Siemanko. Dziś na warsztacie mamy pompę od Peugeota Boxera. Stracił chłopak ciśnienie na wolnych obrotach. No i zajmiemy się sprawdzeniem, co się z nią stało, no nie? Jest to pompa od 2006 do 2012 roku. W Peugeotach takie montowali. Mogą być albo na łopatkach, albo zębata, tak jak tutaj mamy. Czyli w środku, jak obrócimy, kręcą się nam zębatki. Na pewno tego nie widać, no ale sprawdzimy, co ją kurwa boli. Najpierw odkręcamy śruby. Może pójdą ładnie. Mało tu miejsca przy tych śrubkach, powiem wam szczerze. Ja sobie stuningowałem klucz. Zabrałem, objechałem go na szlifierce wokoło. Szczerze powiedziawszy, jak będziecie mieli takie same śruby, to wątpię, że dojdziecie. Musi być co ma grubszą ściankę. Z tego co widać, to krótkie śrubki nie są. I miejsca też nie ma za wiele. W środku tej pompy jest taki tłoczek, który odpowiada za niskie ciśnienie. Jak będzie chłopak przyblokowany, to pompa nie będzie dawać nam ciśnienia. Nie będą wariować wskaźniki. Jak wszystkie czujniki u was działają w autku, to się dowiecie, że nie macie ciśnienia. A jak takowy czujnik nie będzie sprawny, no to będziecie mieli drogi remont silnika. Kosmos normalnie z tymi śrubami. To nam nie wyjdzie. No ale dobra. Dalej. Pompa jest bardzo nieprosta. Długo nie wytrzymała. Bo raptem półtory roku. Wyciągnięcie tej pompy z busika też nie jest jakieś trudne. Ściągamy misę olejową, odkręcamy cztery śruby po każdej stronie. Wyciągamy smoczek. No i widzimy, mamy pompę na pół, mamy zębatkę, widać się kręci, już większego zużycia tu nie widać po niej. Są kanały olejowe, bardzo prosta konstrukcja, ponoć niezawodna. No i mamy cały problem. Tutaj w tej dziurze jest tłok, który powinien się wysuwać i dotykać tej oto ścianki. Widzę, że tłok jest przyblokowany. Poruszanie sprężynką może coś da. Nie wiem, czy to widać dokładnie,
ale tutaj mamy dziurę i ten tłok nie wyszedł. Podejrzewam, że już nie wyjdzie, bo z tej strony, żeby się dobrać do pompy, no to jest zaklepane tutaj, więc praktycznie niemożliwe, chociaż może ktoś by to rozebrał. No i powiem wam tak, ta pompa idzie na szrot, trzeba będzie zamówić nową, w której ten oto tłok, który znajduje się tu i tutaj, ma wychodzić. Ta sprężyna ma go wypychać, ale go nie wypycha. Do piekła.